Drodzy bracia i siostry, jeśli co roku nabożeństwa Gorzkich Żali przez swoją atmosferę ściągają sporą liczbę osób i są przez to w naszej polskiej tradycji zawsze jakimiś wyjątkowymi chwilami, to w tym roku ta wyjątkowość jest wyjątkowa, podniesiona do kwadratu. Paradoksalnie właśnie dlatego, że nie ma tutaj tłumu, że mówię to kazanie w zasadzie do pustej katedry, ufając, że po drugiej stronie tego niewielkiego szklanego obiektywu jesteście wy, drodzy bracia i siostry. Musieliśmy wyjść z tego zwyczajnego tłumu, pozostać sami. We wspólnocie ducha to prawda, ale jednak sami. I być może to fizyczne, przymusowe wyjście z tłumu, ze stada, pozwoli nam dobrze przemyśleć pokutujący w nas stadny instynkt. Tę mentalność tłumu, jak to woli, w myśleniu, w działaniu, w mówieniu. Bo niecałe 2000 lat temu, w chwili skazywania Jezusa na śmierć i wykonywania wyroku, też towarzyszył mu tłum. Czy my czasem nie jesteśmy do niego podobni? Z poprzedniego tygodnia został nam przed oczami Piłat, obmywający ręce po wydaniu wyroku śmierci. Dlaczego go wydał? Jednym z istotnych nacisków był właśnie rozwścieczony tłum. Piłat jeszcze się łudził. Być może, gdy zobaczą Jezusa skatowanego do ostateczności, w ich umysłach pojawi się chociaż cień współczucia. Oto człowiek, taki jak każdy z was, z osobna, który teraz na niego patrzy. Nie jest wam go żal? I tu się przeliczył. Nie wziął pod uwagę czegoś, co potrafili wykorzystać uczeni i kapłani, i doskonale byli tego świadomi. Czegoś, co się nazywa psychologią tłumu. Bo choć na Jezusa, człowieka, patrzyli ludzie tacy jak on, każdy z osobna, to jednak żaden z nich wtedy nie patrzył jak człowiek. Tam patrzył tłum. Patrzył setkami ludzkich oczu, ale nie ludzkim umysłem, lecz zbiorowym i często przez to zupełnie nieludzkim umysłem tłumu, rządzonym zupełnie innymi prawami jak zwykła ludzka logika i serce. Bo Żydzi nie ustępują. Chcą Jezusowej śmierci. Ukrzyżuj go, wołają. Króla waszego mam ukrzyżować? Pyta Piłat. Poza Cezarem nie mamy króla. Jeśli go uwolnisz, nie jesteś przyjacielem Cezara. Bardzo dziwne są te słowa. I dziwne, że ci, którzy cierpieli prześladowania od Cezara, wypowiedzieli coś podobnego. Przecież każdy z nich, każdy z Żydów marzył o tym, żeby się spod tego panowania wyrwać. A tutaj naszym królem jest Cezar. Było to w zasadzie ostatnie spotkanie Jezusa z tłumami. Wcześniej miał ich na co dzień. Znali go. Bo przecież nauczał tłumy, uzdrawiał, tłumy karmił chlebem. Był poniekąd ulubieńcem tłumu, do tego stopnia, że ludzie oddawali mu pokłon. Jeszcze kilka dni wcześniej wołali Hosanna, gotowi obwołać go królem. A teraz naszym królem jest Cezar. Jeszcze nie wyschły do końca palmowe gałązki rzucane Chrystusowi wtedy w Jerozolimie, gdy ci, którzy je łamali, teraz wyciągają przeciw niemu zaciśnięte pięści. Można się domyślać, że wielu spośród tych, co stali teraz przed rezydencją Piłata,
byli pewnie świadkami Chrystusowych cudów. Ba, być może byli nawet tacy, którzy doznali od Chrystusa jakiejś szczególnej łaski, uzdrowienia. Czy po to Jezus otwierał niemym usta i rozwiązywał im języki, żeby teraz mogły krzyczeć ukrzyżuj Go? Pod tym naciskiem, doskonale wyreżyserowanym przez arcykapłanów, Piłat wydał wyrok. Jezus wziął na siebie krzyż i wyruszył swoją ostatnią drogę. Krzyżowanie według zwyczaju zarówno żydowskiego, jak i rzymskiego odbywało się poza miastem. Golgota, po łacinie Kalwaria. Nie było to daleko, jakieś 600-700 metrów. Wyruszyli w Wigilię Paschalną i Soboty, pewnie gdzieś około 11, być może trochę później. Trzeba było skazańca prowadzić za dnia, aby wszyscy mogli go zobaczyć. To miało funkcję prewencyjną, lekcja dla tłumów. Niech widzą, jak kończą swój żywot złoczyńcy. Dlatego też z pewnością i tutaj Jezusowi towarzyszył dalej tłum. Kto w nim był? W zdecydowanej większości byli to pewnie przypadkowi widzowie, którzy znaleźli się tam jakimś dziwnym zrządzeniem losu. Pewnie nie jeden z nich uległ reszcie i nawet nie wiedząc, dlaczego, zaczął jak inni rzucać wyzwiska i kamienie, nie do końca wiedząc nawet na kogo. Po prostu, tak jak kolega obok. Inni może patrzyli obojętnie, bo w końcu tyle razy już to widzieli. A że zawsze wszystko było im obojętne, no to teraz też, tak jak i tłum, jak i skazańcy. Opuszczając tą miejską ciasnotę Jerozolimy, droga trochę się poszerzała. Znalazło się na niej więc dość miejsca, by mogło podejść do Jezusa również grono płaczących kobiet. Były wśród nich towarzyszące pewnie Jezusowi pobożne słuchaczki, uczennice, tak przynajmniej myślimy. Ale być może był również ktoś inny. W starożytności z okazji żałoby istniał specjalny ryt lamentacji. Niekiedy były angażowane nawet tak zwane płaczki, które miały zadośćuczynić temu zwyczajowi i robiły to na zawołanie, niejako zawodowo. Możliwe, że to właśnie te niewiasty, niejako z urzędu, spróbowały okazać swoje współczucie Jezusowi. Musiały być bardzo odważne, bo w tamtym czasie prawo nie zezwalało na okazywanie współczucia skazańcom i Zbawiciel musiał to docenić. Nie pozostawił tych łez bez odpowiedzi. Dziwić się tylko trzeba nazwie, jaka została nadana temu wydarzeniu. Pan Jezus pociesza płaczące niewiasty. Pociesza, a nie upomina? Córki jerozolimskie, nie płaczcie nade mną, płaczcie raczej nad sobą i nad waszymi dziećmi. Kimkolwiek one były, nie uczyniły nic ponad to, co umiały najlepiej. Poza płaczem. Wyraziły to głośno i dość odważnie, ale na tym całe ich zaangażowanie się zakończyło. Wśród tłumu byli też zapewne i mniej odważni sympatycy Jezusa z Nazaretu, jego przyjaciele, wyznawcy, ci, którzy mu sprzyjali. Wiedzieli, że został niesłusznie skazany na śmierć, ale mimo tego nie mieli odwagi przeciwstawić się podburzonemu tłumowi, żołnierzom, władzy. No, może z małymi wyjątkami. Z ciemnej masy bezimiennego tłumu, jak dwa światła, wyłaniają się dwie postaci, które kościelna tradycja postawiła na 5. i 6. stacji Drogi Krzyżowej. Jedna została wyrwana do tego siłą, jak Szymon, przymuszony do niesienia krzyża na Kalwarię za Jezusa. Zupełnie obcy człowiek, który na początku nie chciał się zaangażować, ale przymuszony sytuacją podjął się ostatecznie pomocy. A druga to Weronika, która uczyniła to sama z odważnego porywu serca. Weronika.
ocierająca skrwawioną i spoconą twarz Jezusa. Niewątpliwie musiała budzić zdumienie i podziw. Pokazała bowiem, że nawet w takiej sytuacji można wyrazić swój sprzeciw. I przez ten mały gest odwagi przeszła do historii zbawienia. Moi kochani, te dwie postacie, tak kontrastujące z resztą bezimiennych stacji drogi krzyżowej, bezimiennych postaci na drodze krzyżowej, mówią nam coś ważnego. Niemymi ustami wołają: wyjdź z tłumu, odważ się myśleć po swojemu. Przecież nie musisz tak jak wszyscy. Poczuj sam, że ty jesteś kochany i ty też potrafisz kochać. Stać w tłumie jest wygodnie. Daje to nieraz bardzo złudne poczucie bezpieczeństwa, siły. My w Polsce jesteśmy przyzwyczajeni do takiego masowego udziału w różnych uroczystościach, nawet tych religijnych. Lubimy liczyć, ile to ludzi wzięło w nich udział, ile tysięcy ludzi było na spotkaniu z Ojcem Świętym, w Krakowie na Błoniach, czy choćby w Tarnowie podczas beatyfikacji błogosławionej Karoliny. Było dużo, ale można powiedzieć, i co z tego? Wielka liczba ludzi daje co prawda poczucie siły, poczucie prestiżu, ale tu trzeba uważać, bo nie zawsze liczebność zgromadzenia stanowi o jego jakości. Najświętsza historia Jezusa, właśnie ta historia wskazuje jasno, że na tłumie nie zawsze można się oprzeć, bo on nie myśli, tylko bazuje na uczuciach, które mają to do siebie, że są może silne, ale są krótkotrwałe i często pozostają tylko na falującej powierzchni tłumu i nie wsiąkają w tych, którzy go tworzą. Bezmyślny tłum potrafi być okrutny właśnie dlatego, że jest bezmyślny. Tłumem kieruje się przy pomocy sloganów i haseł, dlatego można nim łatwo manipulować, jeśli tylko stworzy się odpowiedni nastrój, w odpowiedni sposób przekaże się treść, która nagle zaczyna żyć swoim życiem jako jedynie obowiązująca prawda. Wiedzieli o tym uczeni w piśmie i dlatego umiejętnie kierowali ostrze ataku przeciwko Jezusowi. Wiedzą o tym również dzisiejsi kreatorzy mody czy spece od mediów, od reklamy, pompując w nas poglądy, które my ślepo przyjmujemy tylko dlatego, że podobno wszyscy tak myślą. Obojętnie, czy dotyczy to nowego superfasonu spodni, preferencji politycznych czy zasad moralnych. Dziś również znajdą się wśród nas odpowiedniki tych ewangelicznych kapłanów, którzy potrafią przekonać nas, że jak nosić buty, to tylko tej, a nie innej firmy, że o życiu i śmierci poczętego dziecka to można zdecydować. Całe sztaby ludzi na usługach tej czy innej siły z pomocą ogromnych środków i technik kształtują tak zwaną opinię publiczną, której nie wiedzieć czemu zawsze, zazwyczaj podporządkujemy owczym pędem swoje własne poglądy. I uznajemy, że tak ma być, bo taka jest moda, bo wszyscy tak robią. Im właśnie o to chodzi. Byśmy tak samo myśleli, tak samo reagowali, jak owce biegnące w jednym kierunku. Bo wtedy tworzy się złudzenie jednomyślności i społecznej zgody nawet na największą podłość, która przez to staje się dobrem, a zyski prosto mnożą się przez liczebność tłumu owych rozpędzonych owiec. Tylko że my jesteśmy nie baranami czy jakimiś owcami, ale ludźmi, którzy z pomocą Boga potrafią myśleć samodzielnie, jeśli tylko mają na to odwagę. Wiedział o tym Jezus również. Przede wszystkim, dlatego nigdy nie egzaltował się specjalnie tym, że jest ulubieńcem tłumów. Cytując Izajasza, mówił bowiem: ten lud czci mnie wargami, lecz sercem swym daleko jest ode mnie. Choć nauczał tłumy,
to nigdy na tym nie poprzestawał, lecz formował sobie uczniów, od których wymagał odpowiedzi na swoją naukę. Nie poprzestał na pytaniu, za kogo uważają mnie tłumy. To była tylko przygrywka do właściwego pytania, za kogo wy mnie uważacie. No właśnie. A za kogo my go uważamy, drodzy bracia i siostry? Czy my w tym momencie mielibyśmy tyle odwagi, żeby jak Weronika wyjść z krzyczącego tłumu i otrzeć mu twarz? Czy potrafimy mieć własne zdanie, czy zawsze robimy tak jak wszyscy, nawet jeśli wszyscy robią źle? Ile razy właśnie z takim tłumaczeniem można się spotkać? No czego się ksiądz czepia? Przecież wszyscy tak robią. W dzisiejszym świecie to jest norma. I to ma służyć za uspokojenie sumienia? A kto taką normę ustalił? Redaktor kolorowego brukowca? Ktoś, kto za pieniądze robi taki, a nie inny sondaż, którym wynik ustalony jest jeszcze przed badaniem? Celebrytka przeklinająca na koncercie i porywająca tym nie wiedzieć czemu stadion ludzi skaczących w tym samym rytmie, co ona? Czy gdy wszyscy nagle zaczą skakać w ogień, to ty też to zrobisz, bracia i siostro? Czy gdyby tobie przyszło żyć w czasach Jezusa, to też stanąłbyś w gronie krzykaczy wołających na krzyż tylko dlatego, że wszyscy obok też tak krzyczą? Czy wobec przyjaciół, kolegów, znajomych potrafisz powiedzieć nie wtedy, gdy milczeć nie wolno? A może w chwili próby zawodziłbyś tylko jak płaczki spod Golgoty, nie próbując jednak nic zrobić, bo my się umiemy wzruszać, płakać, egzaltować, ale nie zawsze coś z tego wynika. Pamiętamy wszyscy, co działo się prawie równe 15 lat temu. Okrągłą rocznicę mamy. Po śmierci Jana Pawła II. Żałoba, płacz wszystkich jak jeden. Albo później, co się działo znowu prawie równe 10 lat temu, gdy z transportowych samolotów wyładowywano kolejne smoleńskie trumny. Czy te doświadczenia, ten smutek, żal, solidarność przełożyły się w naszym życiu na jakieś konkretne postanowienia? A co nas nauczy to, co mamy dzisiaj? 15 lat po śmierci Jana Pawła II, 10 lat temu po katastrofie smoleńskiej. Tak, to prawda. Tutaj, odwrotnie jak wtedy, nie ma tłumu, nie ma na ulicach, nie ma na stadionach, ale czy duchowo, sercem dzisiaj dalej nie tkwimy w tym dziwnym, niewidocznym tłumie, który znowu ulega temu samemu stadnemu instynktowi, który nie tylko tak pół żartem biegnie po papier toaletowy, bo podobno wszyscy mówią, że braknie, ale tak na serio podobnie reaguje również w poważniejszych sprawach, co sprytnie wykorzystują niektórzy rządcy dusz. Choćby sprawa naszej religijności. Kochani, mówią, że Polacy to naród religijny, zwłaszcza my tutaj z południa. Ale to nie Polacy mają być religijni, tylko to masz być ty religijny, bracie i siostro. Co dzieje się z naszą religijnością? Jak to się wszystko przekłada na nasze wybory wtedy, gdy musimy wyjść z tego pobożnego, tradycyjnego tłumu i gdzieś na obczyźnie sami zawalczyć o to, żeby gdzieś w innej części Polski czy Europy choćby pójść na niedzielną mszę świętą? Już nie mówiąc o codziennym życiu chrześcijanina. Zresztą nie trzeba szukać tak daleko. Koronawirus wyrwał nas z tłumu, również z tego tłumu niedzielnej mszy świętej i zrobił jakby taki samoistny test dla naszej religijności. Bo jeszcze miesiąc temu wiele rzeczy w naszej religijności robiliśmy tak jak wszyscy, a dzisiaj już nie. Dzisiaj każdy, zgodnie ze swoim własnym sumieniem, musi sobie odpowiedzieć, czy ja chcę, czy mi zależy, czy znajdę chwilę na Eucharystię w telewizji czy w internecie i czy sam chętnie wrócę do tych murów wtedy, gdy już będę mógł. Bracie i siostro, pozwól, że więc teraz będę się zwracał do ciebie osobiście. Tak jak zwraca się do ciebie ubiczowany Chrystus,
który pragnie wyrwać cię z myślenia tłumu, z myślenia sloganami, z bezmyślnego powielania opinii innych, z nieczułości, z tchórzostwa, z usprawiedliwienia zła ogólną tendencją. Pamiętaj, że Pan Bóg nie zbawia hurtem tłumów. Pragnie zbawić ciebie, mnie, każdego z nas z osobna. I w decydującej chwili, kiedy kiedyś staniesz przed Nim, nie zasłonisz się innymi, nie powiesz, że inni wtedy też tak robili, lecz za siebie będziesz odpowiadał samodzielnie. Dlatego, ty, bracie i siostro, musisz mieć dzisiaj odwagę wyjść z tego tłumu, nawet jeśli trzeba się mu narazić. Być może będziesz miał odwagę, żeby przyjąć postawę Weroniki. By mieć dzisiaj swoje zdanie, potrzeba odwagi. Może też przez jakieś życiowe doświadczenie, może właśnie to obecne, Jezus poprosi cię jak Szymona, żebyś razem z Nim niósł krzyż. Może zostaniesz jak Szymon wyrwany z tego bezmyślnego tłumu, jako taki przestraszony obserwator. Będziesz przyparty do muru i zmuszony się do opowiedzenia się za lub przeciw Jezusowi. Podejmij to wyzwanie. To również może być Boża łaska. Wyjdź jednak z tłumu. Nie chowaj się w nim. Miej odwagę być odważnym w dobrem, bo ktokolwiek przyzna się do Jezusa przed ludźmi, do tego on przyzna się i on przed swym Ojcem, który jest w niebie.